Dobrze. No to dobrze, to proszę Państwa, witam bardzo serdecznie wszystkich uczestników i wykładowców. Bardzo jest mi miło, że są z nami profesor Piotr Majcher z Lublina, profesor Zbigniew Szyguła z Krakowa. Wiem, że też jest pani magister Olga Czerwińska-Ledwik, pani doktor Gradek jest z nami. I jest z nami mistrz świata, czyli Jakub Delong. Mam nadzieję, że jest. Proszę Państwa, no jest to szczególny dzień dzisiaj, bo jak Państwo wiecie, jest dzisiaj Dzień Matki. Także mamy takie spotkanie wirtualne już drugie, bo pierwsze odbyło się miesiąc temu. No i bardzo dziękujemy tutaj, że Jacek to zorganizował. Z racji tego, że mamy mało czasu, ja nie będę tutaj opowiadał wstępów. Tematem dzisiejszego spotkania jest jak żyć z nowotworem i jak aktywnie żyć, czyli no, wpływ badań, wpływ właściwie fizycznego tutaj zmęczenia i ruchu na Państwa życie. To jest bardzo ważna działka. No, powiem tutaj, Państwo pewnie to wiecie, wspólnie z profesorem Piotrem Majcherem podjęliśmy się trudu napisania poradnika dla pacjentów z chorobą nowotworową. Też myśleliśmy głównie o pacjentach ze szpiczakiem, ale nie tylko. I taki poradnik, mam nadzieję, za kilka miesięcy się ukaże. Tutaj mamy taki mały deadline do końca maja, no ale myślę, że to możemy też jeszcze przedłużyć. Także dziękuję bardzo, niektórzy już napisali swoje rozdziały. Tak jak mówię, ja nie chcę opowiadać historii. Wiemy, że pandemia trwa dalej. Niestety dzisiaj było kolejnych ponad 400 zakażeń, także szczególnie pacjenci ze szpiczakiem, czyli nasza grupa wsparcia, musicie się Państwo trzymać i dalej obowiązują te obostrzenia, czyli maseczki, mycie rąk, rękawiczki i tak dalej, i tak dalej. Tego nie odwołaliśmy i boję się, że przez najbliższe miesiące tego się nie odwoła. Ja tylko powiem, że pacjenci ze szpiczakiem niestety są 10-krotnie bardziej narażeni na zakażenia wirusowe i 7-krotnie bardziej narażeni na zakażenia bakteryjne. To są twarde dane naukowe, powstałe na bazie badań z nordyckiej grupy kilka lat temu. Jest to opublikowane i niestety Państwo musicie o tym pamiętać, że no, ten wirus dalej jest i dalej należy się chronić. Proszę Państwa, myślę, że na tym zakończę tytułem wstępu. Oddam głos panu profesorowi Majcherowi z Lublina. Piotrze, no bardzo cię proszę, masz 10 minut, jeśli tak mogę powiedzieć. Dobrze, to włączę zegar, dobra. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję przede wszystkim za zaproszenie, możliwość w tych nowych czasach koronawirusa, że komunikujemy się przez różnego rodzaju komunikatory, możemy również na siebie patrzeć, uczestniczyć w takich spotkaniach, co jest niezmiernie cenne. Proszę Państwa, ja tak zastanawiałem się, jeszcze teraz Artur, mnie natknąłeś też taką myślą, że praktycznie dla Państwa, dla osób z chorobami nowotworowymi, obecna pandemia tylko dokładnie uświadamia to, co powinno być robione zawsze. Pewne zalecenia, które wydawały się kosmicznymi zaleceniami, ale my dzisiaj widzimy naocznie, że one są niezbędne. Proste czynności, ja sobie nie wyobrażam nie mycia rąk, ja sobie nie wyobrażam dezynfekcji po każdym pacjencie, tak jak u nas w zabiegach rehabilitacyjnych. Normalną rzeczą było, że dezynfekowało się końcówki aparatów, różnego rodzaju powierzchnie, gdzie był kontakt z pacjentem. Dzisiaj niektórzy otwierają oczy, że jak to trzeba było robić. Tak, proszę Państwa, takie były przepisy. My dzisiaj nauczyliśmy się nie pluć sobie w twarz, ale nie w tym sensie plucia w twarz, że chcemy kogoś obrazić, ale po prostu nie zachowaliśmy elementarnych zasad higieny, zasłaniania ust chusteczką w czasie kaszlu, czy zasłaniania, tak jak teraz nas uczono, prawda, w łokieć. To są elementarne zasady higieny i tu się nigdy od wielu, wielu lat nic nie zmieniło. To tylko nam uświadomiło, że to, co WHO publikuje, że ponad 30% zgonów jest związanych z infekcjami różnego rodzaju, to jest rzeczywiście autentyczne. Państwo w wiadomy sposób jesteście narażeni na to i tutaj chciałbym przejść, bo szkoda już tego czasu, bo tytułem wstępu pozwoliłem sobie to powiedzieć. Proszę Państwa, jeszcze do niedawna aktywność fizyczna była traktowana jako skazanie pacjenta na cierpienie, na szybszą śmierć. Dzisiaj wiemy wręcz odwrotnie, że pacjent musi być aktywny fizycznie, bo ta aktywność fizyczna wpływa na każdy element jego życia. Oczywiście zaczynamy od prewencji pierwotnej. 30 do 50% nowotworów ma udowodnione możliwość niezachorowania, jeżeli jesteśmy aktywni fizycznie. Oczywiście nie jest to jedyny czynnik
bo jeszcze jest przy tym dieta odpowiednia i ten tak zwany higieniczny tryb życia. Prewencja wtórna. Do 50% aktywność fizyczna w nowotworach zwiększa szansę przeżycia bądź niezachorowania na wtórny nowotwór. Poza tym, to co jest najważniejsze w trakcie choroby, aktywność fizyczna pozwala godnie być leczonym. To, co pięknie napisał pan Jacek Papież, ten rozdział mi się bardzo podobał, muszę to powiedzieć, bo byłem nim zauroczony, te swoje 3 lata, które opisał, wszyscy muszą to przeczytać, że właśnie dążenie do pogody ducha, dążenie do eliminacji maksymalnego stresu, otoczenie się osobami przyjaznymi, bez względu kim oni są, to nie musi być najbliższa rodzina, a to muszą być osoby przyjazne i wreszcie postawienie sobie celu po to, żeby dalej żyć, aktywnie żyć. Dzisiaj wiemy, że ta aktywność wzmaga chęć wyzdrowienia pacjenta. Wręcz są dowody naukowe na to, że zmniejsza to zmęczenie wynikające z choroby nowotworowej. Poprawia parametry, które są niezmiernie ważne. Stąd chciałbym Państwa namawiać, no, dlatego podjęliśmy też ten trud pisania tego poradnika, który jest no dość trudny, bo trzeba wyważyć to język naukowy, język popularny, tak żeby przekazać, że aktywność fizyczna, oczywiście odpowiednio dobrana do odpowiedniego nowotworu, bo to jest też niezmiernie ważne, nie wszyscy mogą wszystko, jest tutaj tym czynnikiem, która nawet dzisiaj jest w dobie tej pandemii, którą mam nadzieję opanowujemy, nie będzie drugiego rzutu tej pandemii, jest możliwe dobranie właściwych aktywności fizycznych, które są udowodnione. Ja tu może nie będę mówił już o tych, na co działają. Oczywiście poprawiają wydolność fizyczną, stan ogólny, zmniejszają stres, prawda, poprawiają nasze parametry wagi. W tym momencie są w stanie zmniejszyć zmęczenie, poprawić ogólną wydolność fizyczną. A to wszystko ma bezpośrednie przełożenie na znoszenie czy chemioterapii, czy radioterapii, czy dochodzeniu po zabiegu operacyjnym do stanu zwiększonej wydolności. To są elementy, które są niezmiernie ważne. Oczywiście w zależności od rodzaju nowotworu, no Państwo niestety będąc chorującym na szpiczaka plazmocytowego macie no bardzo ograniczone możliwości, aczkolwiek ogromne. To jest przede wszystkim spacery. To jest zakup krokomierza i dawkowanie sobie od tego oporu, który jest niezmiernie ważny. Ten umiarkowana aktywność fizyczna jest bezpieczna. Nawet w ciężkich białaczkach mówi się, że 55% wydolności danego organizmu obliczony poprzez tętno jest bezpieczną aktywnością. U Państwa te 7 tysięcy do 8 tysięcy kroków dziennie jest zawsze możliwe do realizacji. Oczywiście musicie zaczynać to najlepiej co najmniej z jedną osobą, żeby być bezpiecznym, żeby poczuć się, że jesteście wydolni i ta aktywność nie spowoduje negatywnych skutków, dlatego co najmniej parami powinniście aktywnie uczestniczyć. To są przede wszystkim spacery. Dla tych osób, które, bo tutaj musimy rozdzielić dwa jak gdyby zagadnienia. Te osoby, które przed chorobą nie były aktywne i te osoby, które były aktywne przed chorobą. I oczywiście inne zagadnienia dotyczyć będą osób, które nie były aktywne, które muszą rozpocząć pomału tą aktywność, żeby dojść do pewnego, nazwijmy to, jak mówi się u sportowców, wytrenowania, a co innego te osoby, które były aktywne i uprawiały różnego rodzaju dyscypliny sportowe i poprzez chorobę zatraciły to. One inaczej będą dochodziły, pewnie szybciej, z większymi możliwością większego wysiłku fizycznego. Oczywiście podstawową rzeczą jest tutaj nadzorowanie tego przez lekarza prowadzącego, który musi wskazywać te poszczególne etapy, czy jest to, prawda, chemioterapia, czy jest to przeszczep szpiku, czy później jest jakiś tam sposób doleczania. Oczywiście
trzeba wziąć pod uwagę ogólny stan zdrowia, czyli to, co się dzieje, prawda, z nerkami, to, co się dzieje z tkanką kostną, czy są zagrożenia z tym wynikające, bo to wszystko będzie modyfikowało tą aktywność fizyczną. Ale ten spacer zawsze u każdego jest jak gdyby tą bazową rzeczą. Drugim elementem jest oczywiście not walking, który już zwiększa aktywność. Jest nieco bardziej, może nie skomplikowaną, ale dużo większą aktywnością, która może być następnie stosowana. Wreszcie również no, tutaj jest kwestia używania roweru czy tylko cyklometru, prawda, w domu. Lepszy jest ten domowy, który jest w pozycji siedzącej, prawda, gdzie my normalnie siedzimy nie na siodełku, tylko na siedzisku. On jest nieco droższy, ale warto w to zainwestować, bo on zawsze będzie szybciej mógł być używany niż ten siodełkowy, który w niektórych nowotworach, tak jak chociażby w raku prostaty czy pęcherza, jest bezwzględnie przeciwwskazany. Więc tutaj te aktywności wynikają również z rodzaju nowotworu, z zajęcia. W Państwa przypadku taką aktywnością, która no dzisiaj jest nieco ograniczona, jest to pływalnia, prawda? Jest to pływalnia, która woda odciąża kościec, woda pozwala zwiększać aktywności fizyczne. Dzisiaj te pływalnie są pozamykane, prawda? Oczywiście należy szukać tych pływalni, gdzie woda jest ozonowana. Ich jest coraz więcej, coraz częściej. Te pływalnie są dużo bardziej bezpieczne niż te, gdzie są stosowane środki chemiczne do odkażania wody. Więc to też nie w pierwszej fazie oczywiście, nie w pierwszej fazie po przeszczepie, nie w pierwszej fazie po chemioterapii. To już jest w tym, jak gdyby w okresie remisji, gdzie Państwo możecie te aktywności wykonywać. Oczywiście yoga, pilates, czyli nie na bardzo skomplikowanych przyrządach, te wszystkie elementy, które można włączać właśnie w te ćwiczenia, które w Państwa aktywności są bezwzględnie zalecane. Ja może tyle wstępu, bo wszyscy chcą się wypowiedzieć. Tak, bardzo dziękuję. I ja tutaj chciałem podkreślić to, co powiedziałeś przed chwilą odnośnie tego krokomierza. Proszę Państwa, jeżeli ktoś prowadzi siedzący tryb życia, zazwyczaj w ciągu dnia przechodzi, to jest w granicach 3-4, maksymalnie 5 tysięcy kroków i to jest za mało. I musimy to mieć, to najnowsze komórki to mają, proszę Państwa, można sobie to już kupić. Najbardziej optymalne oczywiście, żeby przechodzić te 10-12 tysięcy kroków i to Państwo jako osoby, no ja wiem, że chore, ale musicie Państwo o tym pamiętać, że to chodzenie jest bardzo ważne. No, za chwilę będziemy mówić o Nordic Walking i tak dalej. Tutaj jeszcze Piotr, chciałeś coś dodać, tak? Chciałem powiedzieć, że najnowsze badania obniżyły z tych 12,5 tysiąca kroków do 10 tysięcy, że wystarczy 10 tysięcy kroków. 10 tysięcy. No to już jest wystarczająca ponoć aktywność, więc to, jeżeli super. To systematycznie robić, więc to wystarcza. No już jeśli Państwa w przypadku, jak powiedziałem, 7-8 tysięcy, to by było no, optymalne. Tak, to by było optymalnie. Dobrze, proszę Państwa, ja myślę, że z racji tego, że mamy jeszcze parę tutaj elementów, a mamy tylko godzinę, to pozwolę sobie oddać głos panu profesorowi Zbigniewowi Szygule z Akademii Wychowania Fizycznego z Krakowa, który jest również współautorem naszego rozdziału, no jest przyjacielem fundacji od kilkunastu lat, zawsze bywa na naszych spotkaniach skulpturowych, które już się odbywają od 10 lat. W tym roku, jak Państwo wiecie, przełożyliśmy to spotkanie z marca na czerwiec, ostatni weekend czerwca. Liczymy, że to się uda, ponieważ no musi się udać. No, Jacek Papież zamówił pogodę, zamówił schronisko i tak dalej, także musi się to udać. Także już. Ja tylko tam byłem na Turbaczu teraz przez weekend i no, życie tam było nienormalnie, także tam wszystko funkcjonuje. No więc właśnie, także na Turbaczu nie chorują, proszę Państwa, tam nie ma koronawirusa, także będziemy wszyscy na Turbaczu. Tak jest. Ale to tytułem wstępu, Zbyszku, masz głos, 10 minut, bardzo proszę. No, dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. No i tak na początek muszę powiedzieć, że zostałem przez pana profesora Jurczyka troszeczkę wrobiony w bardzo trudny temat. Bardzo trudny temat, bo ja, proszę Państwa, no, medycyną sportową zajmuję się od 40 lat, chyba nawet troszeczkę więcej. I nie spotkałem pacjenta z rozpoznaną chorobą nowotworową, który chciałby uprawiać sport.
No a tytuł tego mojego rozdziału w tej książce, no i tego dzisiejszego wystąpienia jest właśnie o różnych formach aktywności sportowej. Proszę Państwa, no ponieważ nie miałem pacjenta, a nie chciałem być, że tak powiem, gołosłowny i teraz, i w tym rozdziale, który przygotowuję, no więc zacząłem szukać w literaturze. Proszę Państwa, to jest, chyba widać, no, czy nie widać, to jest taka gruba książka z medycyny sportowej. No całkiem nowe wydanie. I okazuje się, że w tej grubej książce, która ma prawie 900 stron, nie ma słowa na temat sportu, aktywności fizycznej u chorych z rozpoznanym nowotworem. Popatrzyłem również za takimi książkami z medycyny sportowej w języku angielskim i okazuje się, że też nie ma. Dopiero po szukając rzeczywiście w internecie i przeszukując różne bazy danych, udało mi się coś znaleźć. No przodujące tutaj, że tak powiem, jest to Towarzystwo Medycyny, Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, które rzeczywiście zajmuje się również tymi osobami, u których rozpoznano chorobę nowotworową i tam na ten temat mogłem coś znaleźć. Australijskie Towarzystwo Medycyny Sportowej również, no i jest taka sekcja francuskiego towarzystwa, która zajmuje się właśnie chorym z rakiem i no, daje pewne wytyczne. Proszę Państwa, sport. Okazuje się, ponieważ no, słyszałem tylko o jednym sportowcu, który miał raka, no i pewnie Państwo doskonale wiecie o kim tutaj chcę powiedzieć, mianowicie Armstrongu, który no, przeszedł chorobę nowotworową, miał raka jądra z przerzutami do płuc, przerzutami do mózgu, przeszedł dwie operacje, w tym właśnie jedna była operacją mózgu, cztery cykle chemioterapii i proszę Państwa, po 3 latach od rozpoznania wrócił do sportu i zaczął zwyciężać. No oczywiście pomógł mu w tym doping. No ale to był jedyny sportowiec, o którym wiedziałem, że, no, że jest i rzeczywiście, że wygrywał Tour de France przez 5-6 lat, 6-7 nawet lat. Proszę Państwa, więc zrobiłem takie przeszukanie w internecie, to okazuje się, że bardzo szybko znalazłem 20 zawodników, którzy mieli choroby nowotworowe i wrócili do sportu. W tym 5 polskich nazwisk znalazłem i muszę Państwu powiedzieć, że była taka Kaja, znaczy ona żyje, tylko już nie występuje, ale kajakarka Aneta Konieczna, u której rozpoznano nowotwór, rozpoznano raka psyki macicy i proszę Państwa, tuż przed olimpiadą w Londynie. I proszę sobie wyobrazić, że właściwie to po kilkunastu dniach, no oczywiście to nie była bardzo inwazyjna operacja, nie był to bardzo inwazyjny zabieg, siadła do kajaku i pojechała do Aten. Proszę Państwa, i tak, ona, przepraszam, do Londynu nie da. Do Londynu, w Atenach też brała udział. Była srebrną medalistką Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku, później również w 2000 roku w Sydney i w 2004, czyli wielokrotna medalistka i tak jak powiedziałem, po kilku dniach od operacji zaczęła treningi. Zresztą ona już była w trakcie przygotowania do tej olimpiady w Londynie i tak jak Państwu powiedziałem, wsiadła do tego kajaka. No oczywiście nie zdobyła medalu wtedy, ale chodzi mi o to, że no, jest to wyczyn. Jest to wyczyn. No, o innych tutaj nie będę Państwu mówił. No nie każdy, proszę Państwa, musi być wyczynowcem. Musi być na takim etapie sportowym. Zresztą jeżeli ktoś nie trenował przed chorobą, nie był aktywny przed chorobą, no to trudno, żeby prawda, zdobywał medale. Ale jeśli chodzi o sport, proszę Państwa, to jest bardzo szerokie pojęcie. Nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie z tego sprawę, że sport to jest
sport szkolny może być. No oczywiście może być ten olimpijski, wyczynowy sport, no ale również to może być rekreacyjne. Treningi, tak samo trening, czyli przygotowanie, podejmowanie tych wysiłków po to, żeby organizm przygotować, przystosować do coraz większego wysiłku, to też to pojęcie treningu jest też dosyć szerokie, bo może być trening rekreacyjny, no oczywiście ten wyczynowy, po to, żeby zdobywać medale, trening rekreacyjny, który no, służy dla przyjemności, no i jest również pojęcie treningu zdrowotnego. Treningu zdrowotnego podejmowany jest po to, żeby podtrzymać zdrowie, ewentualnie no, do tej sprawności wrócić po chorobie. W związku z tym, proszę Państwa, nie każdy musi występować na arenach takich sportowych, ale sport uprawiać może. I tak jak Państwu powiedziałem, to amerykańskie Towarzystwo Medycyny Sportowej wydało już dwa razy takie wytyczne dotyczące chorych z nowotworem i w obydwu tych wytycznych no podstawową poradą jest to, ażeby jak najszybciej wrócić do normalnego życia, zapobiegać bezczynności, no i oczywiście rozpocząć od tych takich wysiłków mało obciążających, systematycznie zwiększać i czas, i obciążenia wysiłkowe po to, żeby no, zdobywać coraz lepszą formę. Jeśli chodzi o korzyści z takiego wysiłku, to może zacznę od tego, od braku wysiłku. Proszę Państwa, robi się błędne koło takie. Ja tutaj przygotowałem taki rysunek i Artur już go chyba widział. Mianowicie takie błędne koło, które zaczyna się od zachorowania i położenia łóżku. I później pociąga to za sobą kolejne konsekwencje. Oczywiście te konsekwencje wynikają z tego, że no jest chory, ta osoba jest chora. Wynikają tak samo z leczenia, czyli w zależności od tego, jaki to będzie nowotwór, to te szkody w organizmie będą różne. No, mamy obniżenie aktywności fizycznej, mamy właśnie to obniżenie braku, znaczy uczucie braku sił, taką niemoc. Państwo pewnie to przeżyli, co pociąga za sobą dalsze ograniczenia aktywności. No i niechęć do podejmowania dalszych wysiłków. I proszę Państwa, dołączają się do tej choroby podstawowej, nowotworowej, jeśli jeszcze wcześniej nie było, dołączają się inne choroby współistniejące, tak zwane choroby cywilizacyjne, które do których zaliczamy właśnie otyłość, choroby krążenia, cukrzyca, osteoporoza. No i oczywiście dochodzi tak w niektórych przypadkach do powrotu choroby nowotworowej. No ale to doprowadza do coraz gorszego stanu tego pacjenta, no i wreszcie do śmierci. Proszę Państwa, trzeba przerwać to błędne koło. I im wcześniej to koło błędne zostanie przerwane, czyli według tych wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, im wcześniej pacjent wróci do aktywności fizycznej, rozpocznie aktywność fizyczną, tym lepiej. Bo te następstwa, o których Państwu powiedziałem, no, nie wystąpią. Proszę Państwa, ja tutaj też nie ma czasu za bardzo, ale jest cały szereg korzyści zdrowotnych, nie tylko korzyści zdrowotnych, wynikających z aktywności ruchowej, na różnym poziomie uprawianej. W jednym z artykułów spotkałem, że takie korzyści to autor wymienił 21. No więc ja tutaj nie będę tych korzyści wszystkich wymieniał, ale proszę Państwa, no, korzyści, jeśli chodzi o zdrowie, o kondycję, korzyści psychiczne, to tak w skrócie. Bardzo ważna jest również zmiana stylu życia u osób, które podejmują taką sportową aktywność. Mianowicie dochodzi u nich do przestawienia tego trybu życia na taki bardziej prozdrowotny, czyli mniej papierosów, mniej alkoholu, no i oczywiście coraz więcej aktywności fizycznej. Proszę Państwa, jeśli chodzi o chorych z nowotworem, bo to dotyczy wszystkich, natomiast jeśli chodzi o chorych z nowotworem, czy po nowotworze,
to tutaj celem tej aktywności jest łagodzenie skutków choroby, łagodzenie ujemnych następstw leczenia, w zależności od tego, jaki to jest typ choroby nowotworowej. No i oczywiście pobudzenie, zwiększenie wydolności aerobowej, zwiększenie sprawności sercowo-naczyniowej, poprawa składu ciała, to jest bardzo ważne. Czyli zwiększenie beztłuszczowej masy ciała, masy mięśni, jednocześnie zmniejszenie ilości tłuszczu w organizmie. W przypadku, kiedy mamy właśnie obniżenie masy mięśniowej spowodowane terapią, w związku z tym ten wysiłek zatrzymuje czy zwalnia tą utratę masy mięśniowej, albo nawet dochodzi do zwiększenia tej masy mięśniowej. No oczywiście ważną sprawą jest sprawa równowagi, szczególnie wtedy, kiedy dochodzi do osłabienia kości. To równowaga, koordynacja pozwala unikać upadku, które mogą skończyć się złamaniem kości. W tych wszystkich zasadach, o których Państwu wspomniałem, no najważniejszą sprawą jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo osób, które podejmują aktywność fizyczną. Czyli to, co już Pan Profesor Majcher wspomniał, że nie każda aktywność dla każdego jest wskazana. Są przeciwwskazania do niektórych, że tak powiem, aktywności. I w tym rozdziale, o którym już wspomniałem, ja te wszystkie Państwu przeciwwskazania, no może nie wszystkie, ale te główne, oczywiście wymienię. Nie wiem, mam jeszcze 4 minuty, zdaje mi się, ale będę już powoli kończył, bo może jakieś pytania będą. Proszę Państwa, no również w tym rozdziale przygotowałem takie ABC dla tych, którzy zaczynają przygodę ze sportem. Czyli wcześniej nie mieli doświadczenia, bo wcześniej nie uprawiali sportu żadnego. W związku z tym, no takie ABC. A to jest atrakcyjność, ta dyscyplina sportowa, którą no, chory wybierze, który poleca się choremu, no to powinna być dla niego atrakcyjna, sprawiać przyjemność. Drugie B, oczywiście ABC, B, czyli bezpieczeństwo. To, co już Państwu wspomniałem, że no, należy odpowiedni sport dobrać do choroby po to, żeby sobie nie pogorszyć. Bo źle dobrany sport może przynieść również szkody. No i C, ciągłość. To nie może być od przypadku do przypadku. Nie może to być tylko taka aktywność weekendowa. To musi być ciągłe. To musi być ciągły trening. To musi być ciągłe poddawanie organizmu, poddawanie wysiłkowi fizycznemu. Te wysiłki, znowu według tego Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, ale także według WHO, to są wysiłki od lekkich do umiarkowanych w przypadku chorych, no oczywiście do wysiłków bardziej wymagających, ale powiedzmy dla Państwa na początek, jest 150 minut na tydzień, czyli 30 minut przez 5 dni, przez 5 kolejnych dni, 30 minut. Dużo? Mało. Proszę Państwa, jeżeli ktoś nie ma czasu, no to może oczywiście skrócić ten czas wysiłku fizycznego, no ale wtedy musi większą intensywność podjąć, z większą intensywnością wykonywać ten wysiłek fizyczny. No, w związku z tym te 150 minut, czyli przez 5 dni po 30 minut, no i polecany jest również trening oporowy, trening, który no, poprawia tą funkcję mięśni, poprawia masę mięśniową. Ten trening oporowy siłowy, no kojarzyć się może z siłownią, ale proszę Państwa, to wcale nie musi być siłownia, to może być pokonanie oporu własnego ciała, to może być pokonanie, to mogą być ćwiczenia z użyciem takich elastycznych gum i to już powoduje wzmocnienie mięśni. Kończąc, proszę Państwa, jeszcze chcę powiedzieć o takim zdaniu, które na pewno Państwo gdzieś spotkali w swoim życiu, tylko może nie do końca wiedzą, kto to napisał. Że ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek,
ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu. Proszę Państwa, to pochodzi z XVI wieku, przez polskiego lekarza Wojciecha Oczko napisana sentencja. Wojciech Oczko był lekarzem trzech króli, przeżył trzech króli polskich. W związku z tym no, bardzo cenna uwaga do zastosowania również przez Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Bardzo ciekawe spojrzenie. Proszę Państwa, no, na pewno się nasunęły pytania, ale wiem, że czeka jeszcze tutaj dwie osoby na swój moment. Ja bym proponował, żeby magister Olga Czerwińska powiedziała nam to, co przygotowała. To między innymi no, współpraca i tutaj treningi z Państwem rok temu. Państwo pamiętacie pewnie, pan Jakub Delong Państwa tutaj trenował. I Olga między innymi tej bazie pisze swoją pracę doktorską, także w jakiś tam sposób te badania myślę, że przysłuszą się nauce i kiedyś, no miejmy nadzieję, to co tutaj podkreślamy zawsze, czyli takie kompleksowe leczenie, gdzie nie tylko hematolog i radioterapeuta czy chirurg, również właśnie rehabilitant, również fizjoterapeuta, również psycholog, takie leczenie kompleksowe ma no, najważniejszą właściwie informację i właściwie to jest najbardziej istotne dla pacjenta i to najbardziej przedłuża życie. Także no, bardzo prosimy, Olga, powiedz, co przygotowałaś na dzisiaj. Dzień dobry Państwu. Ja przygotowałam na dzisiaj takie małe podsumowanie tych badań, w których tutaj część z Państwa brała udział i bardzo miło mi Państwa widzieć. Ja już pokażę, może przygotowałam to w formie prezentacji. Myślę, że... profesorze, nie mogę pokazać prezentacji. Widzę, że jest zablokowana taka opcja. Od Jacka zależy to wszystko właśnie, także nie wiem. Jacek, możesz uruchomić prezentację? Jest chyba taka opcja, nie? Czy... Udostępnienie ekranu musi dać Oldze, że tak powiem, taki przywilej, udostępnienie ekranu. Olga jest jako host, także możesz robić to wszystko, nie? Jakoś tam masz... Okej. Okay. Jak jesteś na to... Okej. Super. To w takim razie tak. Udostępniam i sobie... O, tu masz... Share screen, dokładnie. Tak, jest. Widać, okay. Widzimy, okej. I tak, pomyślałam, że... Zacznę od takiego może troszkę prowokacyjnego pytania. Czy w czasie izolacji w związku z pandemią aktywność fizyczna jest konieczna? No oczywiście odpowiedź chyba jest tutaj jasna, prawda? Też po tym, co pan profesor Majcher mówił i pan profesor Szyguła. Jak najbardziej tak. I dlaczego? Dlatego, że tak jak mówił profesor Szyguła przed chwilą, niepodejmowanie aktywności fizycznej może prowadzić do z jednej strony pogłębienia się problemów, które już są, ale z drugiej strony do pojawienia się nowych problemów zdrowotnych, prawda? Także tutaj warto o tym pamiętać. Było też poruszane tutaj przez profesorów, którzy mówili wcześniej, pojęcie tętna maksymalnego. Ja tutaj tak chciałam to prosto zdefiniować, że jest to praca serca, częstość pracy serca, która będzie odpowiadała intensywności wysiłku, który odczuwamy jako maksymalny. Tętno maksymalne można wyznaczyć eksperymentalnie, można też oszacować ze wzoru. My w naszych badaniach, w których tutaj Państwo brali udział, założyliśmy intensywność wysiłku na poziomie 60-70% tętna maksymalnego, ponieważ jest to aktywność na poziomie umiarkowanym, która będzie uważana jako bezpieczna. My akurat użyliśmy jednego z dostępnych wzorów, który uznaliśmy, że jest najbardziej korzystny tutaj dla Państwa. Tu chciałam pokazać pod wiekiem. Widać, tutaj są wszyscy Państwo, którzy brali udział jako grupa badana. Tu widzą Państwo swoje HR Max. Tu widzą Państwo te wartości 60-70. W trakcie treningu staraliśmy się, żeby Państwo nie przekraczali tej wartości 70% i mieli Państwo takie ustawione, prawda, alarmy na tych sporttesterach, które Państwo używali. Tak jak Państwo pamiętają, aktywność fizyczna była podejmowana przez trzy razy w tygodniu. Każdy trening trwał po godzinie. I
program trwał przez 6 tygodni i tutaj bardzo ważna była ta regularność, prawda? Widzieli Państwo sami postępy. W grupie badanej było 15 osób, w grupie kontrolnej było 13 osób. Natomiast co jest najważniejsze, te zmiany po 6 tygodniach udziału w treningach oceniane były zarówno subiektywnie, jak i obiektywnie. Obiektywnie był to test Fullertona, który był wykonywany przed rozpoczęciem treningów oraz po ich zakończeniu, czyli po 6 tygodniach. I też na koniec, Państwo pamiętają, wypełniane były kwestionariusze, ankiety, które pokazywały, w których pytaliśmy o to, jak Państwa funkcjonalność, jak Państwa sprawność wzrosła, czy się zmieniła. Tutaj na początek chciałam przedstawić, jak ocenili Państwo subiektywnie swoje dolegliwości bólowe. Proszę zauważyć, że aż 7 na 15 osób z grupy badanej miało bóle mięśniowe. Bóle kostne miało 14 osób, 93% badanych biorących udział w projekcie. 4 osoby, czyli 27% osób zgłosiło bóle stawów. I tutaj widzą Państwo na dole w drugiej tabeli, jak Państwo ocenili nasilenie tych dolegliwości po udziale w treningach. Widzą Państwo, że u nikogo nie nastąpiło pogorszenie, ani lekkie, ani znaczne. Brak poprawy wystąpił u jednej osoby, natomiast u reszty osób nastąpiła poprawa. Także tutaj bardzo istotne jest to, że nawet ten umiarkowany wysiłek fizyczny, który jednak jest konsekwentnie powtarzany, tutaj akurat był 3 razy w tygodniu, jak widać, będzie prowadził do poprawy w zakresie dolegliwości bólowych. Jeśli chodzi o ocenę funkcjonowania, subiektywną ocenę funkcjonowania, to tutaj wszyscy Państwo, u wszystkich Państwa biorących udział w treningach, ta ruchomość, ta ocena subiektywna funkcjonowania się poprawiła. Poprawiła się ruchomość kończyn górnych, kończyn dolnych oraz stabilność chodu. Także widzą Państwo, że tutaj naprawdę te efekty były zauważalne. Większość z Państwa stwierdziła, znacząca większość, że treningi wpłynęły korzystnie na codzienne funkcjonowanie. Nowe dolegliwości bólowe pojawiły się tylko u jednej osoby i tutaj były konsultowane i jakby był rozwiązany problem. I jak Państwo też widzą, nikt nie widział negatywnych skutków tych treningów Nordic Walking, które były prowadzone zresztą przez Kubę, który za chwilkę też będzie mówił. Jeśli chodzi o obiektywną ocenę, wykonywaliśmy test Fullertona i tutaj chciałam przykładowo tylko pokazać średnie wyniki, które uzyskali Państwo w porównaniu do grupy kontrolnej. Tutaj w tabeli na górze mamy pokazaną grupę trenującą, przed, po oraz na dole grupę kontrolną, nietrenującą, wyniki przed i po. Widzą Państwo, że nieznacznie, ale w przypadku oceny dolnej części ciała, czyli takiego testu, w którym wstawali Państwo z krzesła w ciągu 30 sekund i liczona była ilość tych powstań i siadów, u grupy trenującej nieznacznie się ten wynik poprawił. Testowaliśmy również uginanie ramion. Tutaj widzą Państwo, że u grupy trenującej był trend rosnący, jeśli chodzi o ilość poprawnie wykonanych ugięć ramion. W grupie kontrolnej tak naprawdę nie było większej zmiany. Był też robiony test wstań i idź, gdzie wstawali Państwo z krzesła i obchodzili pachołek w odpowiedniej odległości ustawione. I widzą Państwo, że tutaj te wyniki były porównywalne między obydwoma grupami, także tutaj tej zmiany jakby dłużej nie zaobserwowaliśmy. I na przykład też był wykonywany 2-minutowy marsz w miejscu i tu widzimy akurat, że grupa trenująca była wyjściowo bardziej wytrzymała niż grupa kontrolna. Także tutaj widzimy, że ten poziom bazowy był w grupie trenującej wyższy. Poziom bazowy, mówię o całkowitej liczbie dosięgnięć kolanem na wyznaczoną wysokość w ciągu 2-minutowego marszu. Ale widzą Państwo, że w grupie badanej nastąpił wzrost
ilości tych dosięgnięć, prawda, w ciągu 2 minut. Także widzimy, że nastąpiła poprawa w stosunku do grupy kontrolnej. Na koniec jeszcze pytaliśmy też Państwa o polineuropatię i tutaj 60% badanych zaznaczyło, że ma objawy polineuropatii. Jak Państwo widzą, u 5 osób z tych 9 osób, które napisały, że mają polineuropatię, nastąpił brak poprawy, natomiast u 4 osób nastąpiła lekka poprawa w zakresie objawów, które Państwo mieli. Także tutaj myślę, że pokazałam Państwu, że ten niewielki wysiłek, znaczy ten wysiłek, który jest wysiłkiem o umiarkowanej intensywności, ale powtarzany przez okres 6 tygodni, 3 razy w tygodniu po 1 godzinie, przynosi efekty. Może nie są to jakieś bardzo spektakularne efekty, ale sami też Państwo pamiętają, zresztą Jacek tutaj, papież, brał udział, prawda, i myślę, że też może powiedzieć, jak korzystnie te treningi wpłynęły na Nordic Walking. Myślę, że warto, naprawdę warto. Oczywiście w tym momencie, kiedy mamy pandemię, ciężko będzie wykonywać akurat ten typ treningu, ale tak jak tutaj profesor Majcher, profesor Szygła polecali, warto wykonywać ćwiczenia, które mogą Państwo nawet wykonywać w domu. Dobrze, to myślę, że oddaję głos dalej. Bardzo dziękuję za bardzo ciekawy wykład, no i rzeczywiście pokazujący no, celowość i sens tego, co robimy. Twarde dane mamy na to, oczywiście te badania można rozwijać dalej i prowadzić, no, ale to widać, że absolutnie znaczna grupa pacjentów pokazała, że te ćwiczenia i tą aktywność fizyczna no, ma sens, to są twarde dane. Proszę Państwa, no teraz mamy taką część praktyczną, jeśli tak mogę powiedzieć. Jest z nami pani doktor Joanna Gradek i jest z nami Jakub Delong. Także ja może, kobiety mają pierwszeństwo, także oddam głos pani doktor, żeby no, pokazać, jak w domu, jak w dobie pandemii można sobie radzić i ćwiczyć po prostu. Witam bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i może dzisiaj tylko kilka słów wstępu, bo tą część praktyczną oddam, że tak powiem, pałeczkę Jakubowi, tak uzgodniliśmy. Natomiast no, ja bardzo mile wspominam w ogóle ten okres, kiedy razem ćwiczyliśmy. Widziałam przede wszystkim, jak mentalnie się Państwo też zmieniają, tak? Na początku była taka obawa, aczkolwiek ciekawość, że to coś nowego jeszcze z taką młodą osobą, tak, że będziecie Państwo ćwiczyć. No i potem widziałam, jak bardzo fajnie no, tworzyliście tą społeczność, która nawzajem się zachęcała, bo przecież grupa była niejednorodna. Byli mężczyźni, były kobiety, byliście Państwo, czy jesteście w różnym wieku, tak? Także zastanawialiśmy się, jak to wszystko pójdzie, no bo trzeba było tą intensywność troszeczkę Wam dozować i indywidualizować, ale wszystko pięknie wyszło. No mam taki niedosyt i to też już z Olgą rozmawiałyśmy, że oczywiście to był taki eksperyment, ponieważ takie treningi nie były może tak na dużą skalę wykonywane, nawet nie ma za wiele na ten temat w literaturze. I ten 6-tygodniowy trening to był właściwie tylko taką próbką do tego, co mogło się dziać dalej. Także myślę, gdybyśmy kontynuowali i taki mamy może kiedyś plan, żeby takie obserwacje poprowadzić przynajmniej przez 3 miesiące regularne, to wtedy faktycznie wyniki będą i zmiany takie pozytywne, spektakularne. I tak jak mówię, też pod względem mentalnym, tu można szereg ćwiczeń, jak wiecie, to nie tylko chodzenie, Nordic Walking to nie tylko chodzenie, ale cała gama ćwiczeń ogólnousprawniających właśnie w tych filarach, o których mówił tutaj pan profesor również Szygła, dużo ćwiczeń oporowych, a no i to przynosiło efekty. Także ja tyle, dziękuję bardzo jeszcze raz za zaproszenie, no i mam nadzieję na jeszcze, a teraz oddaję głos panu profesorowi, oczywiście Kubie. Dziękuję bardzo. Ja tylko wspomnę to, co tutaj wspólnie z profesorem Majcherem od 2 lat robimy. Myślę o tych turnusach rehabilitacyjnych dla Państwa. To też jest taka rzecz unikalna i próbujemy w ten sposób wskazać, że
No te turnusy niestety były komercyjne tylko, ale no, mamy taką nadzieję po cichu, że będzie to również finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dobrze, ale ja nie chcę przedłużać. Jakub, mistrz świata w Nordic Walkingu, bardzo cieszymy się, że jesteś z nami i, no, i prosimy o pokazanie, jak ćwiczyć w dobie pandemii. Witam serdecznie, może zacznę od chwilę od teorii, zanim przejdziemy do ćwiczeń. Nordic Walking zajmuje się 11 lat, głównie ze względu na to, że uprawiam ten sport, zajmuję się tym zawodowo. Choć od pewnego czasu trenuję ludzi, jako spełniam się jako trener, no i nie ukrywam ogromne wyzwanie, które dostałem od pani doktor, mojej promotor i od pana profesora, było odmyślenie tego całego planu treningowego. I zupełnie inaczej wygląda teoria, kiedy wymyśla się i czysta kartka przyjmie wszystko, a zupełnie inaczej, kiedy się już widzi osoby, z kim konkretnie pracuje. Moim zdaniem początki były bardzo trudne, ale widząc efekt końcowy, wiele uśmiechniętych twarzy i mega pozytywne wyniki, jestem dalej bardzo, bardzo zakręcony, żeby współpracować, te treningi prowadzić i myślę nad ćwiczeniami, żeby jeszcze bardziej udoskonalić i jak najbardziej Państwu pomóc. Krótko, postaram się mi niecałą minutę poświęcić o tym, czym jest Nordic Walking. Jest to aktywność ruchowa z wykorzystaniem specjalnie do tego przystosowanych kijów, dzięki którym angażujemy około 90% mięśni całego naszego ciała. Dla porównania, bieganie to jest około 45%, przepraszam, jazda na rowerze, bieganie to jest około 60%, tyle samo mięśni jednocześnie angażuje idealne pływanie kraulem, co wiem jako sportowca i studenta AWF-u jest bardzo trudne. Więc także pytanie, dla kogo jest Nordic Walking? Widząc młodą osobę, która chodzi z kijami, ludzie się śmieją, pytają, gdzie narty? Powoli ta mentalność się zmienia, ale mówię, że Nordic Walking jest dla wszystkich, od dzieciaka, który ma jeden roczek, aż po osoby przekraczające setkę, które tylko chcą się ruszyć. Co jest naszym jedynym przeciwwskazaniem do uprawiania tej dyscypliny sportowej? Jest to nieodpowiednia technika, przy której możemy sobie zrobić krzywdę. Jeżeli opanujemy technikę, jest to absolutnie bezpieczny sport przeznaczony dla każdego i każdy może z kijami maszerować. Pytanie też tutaj padło, żeby była jeszcze jedna osoba dla bezpieczeństwa. Ja myślę, że przede wszystkim dla towarzystwa, że zawsze to jest ta motywacja, żeby wyjść z kimś, że ktoś na ten trening nas ciągnie i zawsze z kimś jest ten czas milej spędzić. Dlatego jest ta druga osoba, więc angażujmy małżonka czy żonę tego, żeby wyjść na spacer i z chęcią maszerować. Ale co będę długo opowiadać, może będą pytania, wtedy będę miał więcej. Przechodzimy sobie do ćwiczeń. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać i uda nam się. Przede wszystkim kije mogą nam służyć do podporu. Nasza pozycja jest wtedy stabilna. Mamy dodatkowe dwa punkty podporu. Zaczynamy zawsze od góry, kończymy na samym dole. Zaczynamy od ćwiczeń głowy. To jest przykładowa rozgrzewka, którą codziennie rano 10 minut możemy poświęcić i o wiele lepiej zacząć na dzień. Zaczynamy przede wszystkim od pracy głowy w każdej płaszczyźnie. Góra, dół. Staramy się brodą dotknąć klatki piersiowej i jak najwyżej patrzeć w niebo. Później pracujemy, rozglądamy się, z kim się trenujemy, obserwujemy naszą przyrodę. Staramy się jak najbardziej brodą dociągnąć do ramienia. I ostatnie ćwiczenie, które mamy związane z naszą głową. Staramy się uchem dotknąć ramienia. Po 2-3 razy na stronę, w zupełności wystarczy, rozgrzewamy nasz odcinek szyjny. Jeżeli nie mamy przeciwwskazań, możemy również krążyć głową, jednak musimy uważać, żeby nam się nie zakołowało, jeżeli nie mamy żadnych przeciwwskazań ortopedy, możemy to wykonywać. Następnym ćwiczeniem jest krążenie ramion. Staramy się jak najbardziej obszerne ruchy wykonywać w przód i w tył, aby jak najbardziej rozgrać. Możemy złapać sobie kije w połowie i kręcić nimi do przodu, do tyłu. Możemy kręcić od jak najmniejszych półeczek, jeżeli mamy tylko taki zakres ruchu, kończąc na jak największym pełnym obrocie. Bierzemy kije przed sobą, przekładamy z ręki do ręki, rozciągamy naszą klatkę piersiową, staramy się powoli przekładać kije, tak żeby jak najdalej te ramiona odciągnąć. Tak samo w płaszczyźnie, góra-dół. Jeżeli by mnie nie było w pełni widać, proszę mówić, postaram się zrobić z tym naszym komputerem. Kije bierzemy przed sobą, stajemy mniej więcej na szerokość ramion, kije przed sobą i staramy się zrobić skręty tułowia. Bardzo powoli, pilnujemy, żeby nasze biodra były
w jednej linii rozgrzewamy nasz brzuch. Otwieramy się na kija i staramy się później kręcić biodrami około 5-6 razy w jedną stronę, w drugą stronę. Dobrym ćwiczeniem rozgrzewającym też nasz stan biodrowy są wymachy nóg w przód i w tył, tak zwane wahadełko, które robimy w odciążeniu. Wpierw w płaszczyźnie przód-tył, najbezpieczniejszej. Jeżeli ktoś nie ma żadnych przeciwwskazań, możemy również zrobić, machać nogą prawo-lewo lub wersja już w ogóle do zaawansowanych, podpieramy się na kijach i robimy obroty bioderkiem przód i w tył około od 3 do 5 razy, tak samo z drugą nogą. Jeżeli chodzi o staw kolanowy i staw skokowy, postaram się to pokazać. Opieramy się mocno na kijach, podnosimy nogę i staramy to ćwiczenie się wykonywać w odciążeniu. Kiedy to samo ćwiczenie robimy stojąc, nasze stawy są obciążone i rozciągają się nasze ścięgna, co może powodować kontuzję. Tego staramy się jak najbardziej uniknąć, dlatego te ćwiczenia wszystkie, obroty, krążenia, wyprostowanie nogi, zginanie, wykręcenie stawem skokowym, staramy się robić w odciążeniu. Nogi łączymy razem, podpieramy się na kija i robimy wspięcia na palce. Ciężko mi będzie pokazać to w pełni, musimy wejść na kisełko, żeby kamera objęła. Wspinamy się na palce, podpieramy się mocno na kisełko. Jeżeli nie mamy kijów do napiwoking, możemy sobie wziąć dwie butelki wody i śmiało część ćwiczeń wzmacniających wykonywać. Jeżeli mamy kije, łapiemy je w połowie długości i staramy się unosić ramiona do wysokości barków, jak najwolniej opuszczać. Do wysokości barków, jak najwolniej opuszczać. Jeden kij sobie odstawiamy. Tutaj świetne ćwiczenie, kij od szczotki czy od mopa się nada. Bierzemy kij przed sobą, do wysokości klatki piersiowej. Prostujemy i staramy się przełożyć za linią głowy, dociągając do barków. Świetne ćwiczenie prostujące, prostujące nasze plecy. Jeżeli nasze barki mają to obciążenie, staram się to samo ćwiczenie robić cały czas ściągając i do klatki piersiowej lub powoli, powoli sobie utrudniać. Pierw do linii głowy, a później starać się przełożyć za linię głowy, aby do naszych barków dociągnąć. Świetnym, prostym ćwiczeniem, gdzie wystarczy nam kawałek ściany, jest krzesełeczko, możemy się oprzeć o ścianę i parę sekund, plecy wyprostowane, parę sekund przytrzymać, wzmacniając nasze mięśnie nóg. Cały taki zestaw, dzięki motywacji profesora, przygotowałem w jednym z rozdziałów książki do trenowania z osobą jeszcze jedną czy samemu, więc mam nadzieję, że jak najszybciej ten zestaw ćwiczeń wraz z książką dotrze i będzie się można tym wzorować. Świetnym też ćwiczeniem na nasze ramiona i przedramiona, które możemy wykonać z absolutnie każdym kijem. Prostujemy ręce przed sobą i krążymy kijkiem, pierw nabijając sznurek około 30 sekund, później ten sznurek rozwijamy. Jeżeli nie mamy kijów, a chcemy aktywnie spacerować i w jakiś, czy nawet w domu, zastąpmy sobie butelką półlitrowej wody, żebyśmy mieli obciążenie, było nam coś prosto złapać po prostu. I starajmy się robić wymachy ramion jak najdalej za plecy, żeby ręka przekraczała naszą linię biodra. Jeżeli kijem przekroczymy linię biodra, w tym momencie dopiero angażujemy nasze mięśnie pleców. Prostuje nam się sylwetka, wzmacniamy w ten sposób mięśnie naszych pleców. To jest coś, co zwraca się przy nauce techniki, że jeżeli pracujemy, żeby ręka przekraczała linię biodra. Bardzo nam zależy na tym, żeby te kije angażowały w jak największym stopniu mięśnie naszych pleców, bo one są odpowiedzialne za całą naszą sylwetkę. Jest w 43 sekundy, więc mam nadzieję, że się wyrobię w tych 10 minutach, bo całe nasze życie niestety wszystko robimy z przodu. Teraz przez dobę pandemii siedzimy przy komputerze, cały czas jesteśmy pochyleni do przodu, nasza postawa powoduje, że się garbimy. Jeżeli będziemy przekraczać kijem, butelką z wodą, machając rękami przód, tył, angażujemy mięśnie pleców, prostujemy
No i ostatnie ćwiczenie. Przekładamy sobie kije za głowę i staramy się na lekko ogiętych nogach robić opady tułowia, prostując werbę. Nie ukrywamy, że 10 minut to jest nie lada wyczyn, żeby przeprowadzić na skrętę, bo pokazać ćwiczenia i jeszcze coś ciekawego powiedzieć, dlatego że jeżeli ktoś będzie chciał, mogę trochę dłużej zostać, poodpowiadać na pytania, opowiedzieć troszeczkę o Nordiku i tym, co się zajmuje. Zachęcam też do śledzenia strony na Facebooku, gdzie będzie można wysyłać pytania, które Państwo mają. Myślę, że na bieżąco w miarę możliwości postaram się odpowiadać, czy odpowiednio nagrać filmik z takimi ćwiczeniami i Państwu wysłać. Mam nadzieję, że dałem radę i że bardzo, bardzo szanowne grono profesorów udało mi się poziom dorównać i było w miarę ciekawie. No i też mam nadzieję, że dedykacja pierwsza profesora, że jestem magistrem na obronie Lipsu pomoże i się uda. Ja bardzo dziękuję. No, poradziłeś sobie jak prawdziwy mistrz świata w 10 minut, także gratuluję, super. Proszę Państwa, no mamy, tak to niestety jest z tym Zoomem, że mamy dokładnie pełną godzinę, także mamy jeszcze 5 minut. Jakby ktoś miał jakieś pytanie, to proszę podnieść rękę. I krótko mówiąc, tutaj Jacku, musisz odblokować Pana w takim razie. Jeszcze raz pacjentów, którzy mieli okazję uczestniczyć w tym projekcie, podziękować tutaj na forum, bo takiej okazji nie mieliśmy, bo to większość twarzy widzę znajomych, które uczestniczyły. Naprawdę to były naprawdę niesamowite chwile i niesamowite tutaj dało nam to wszystkim energii dobrej, pozytywnej i mam nadzieję, że to będzie kontynuowane, na co liczymy bardzo mocno. Jak się już będzie można spotykać, nawet na odległość większą, to ja chętnie do takiej grupy bym dołączył znowu, bo naprawdę to było taki nawet przymus, trzy razy w tygodniu, to jest na pewno bardzo dobrze to wpływało na mnie. Będziemy to kontynuować, mam nadzieję. Można tak. By odblokować, Jacek, musisz odblokować Pana tutaj, który zgłasza chęć głosu. Nie, tutaj, o właśnie. Ma Pan głos teraz, tak? Proszę mówić. Tak, chciałem zapytać profesora Szygły, czy można na rowerze trenować? Jazdę na rowerze. Zbyszku, rower. Głos. Pytanie do Ciebie, Zbyszku. Chodzi o rower. Do profesora Szygły. Tak, zrozumiałem pytanie. Tak. No pytanie nie jest łatwe, bo to wszystko zależy od stanu pacjenta. Jeżeli mamy, że tak się wyrażę, zaburzenia równowagi, no to jest to przeciwwskazanie. Jeżeli mamy osłabienie kości, no to też to nie jest wskazane, dlatego że no o upadek nie jest trudno, no i później się to może zakończyć unieruchomieniem. W bezpiecznej sytuacji jest taki cykloergometr rowerowy, no rower w domu, taki stacjonarny rower, na którym to bezpieczeństwo jest znacznie większe niż na takim tradycyjnym rowerze. No jeszcze musimy wziąć pod uwagę, co obserwuję niestety, bo jeżdżę na rowerze, w związku z tym też się z tym spotykam, no że niektórzy no, nie zachowują się na tym rowerze jak powinni. I jest to trochę niebezpieczne. No przynajmniej w Krakowie na wałach, jak jadę wałami koło Wisły. Tak, no ja też zachęcam właśnie zawsze do kupienia takiego domowego roweru i to jest najbardziej bezpieczne, jeśli tak można powiedzieć. Szczególnie teraz, jak na przykład no, pada deszcz cały czas, także to jest optymalne. Jeśli mogę jeszcze, to ponieważ krakowski smog, nie wiem skąd tak. Pan jest, co mi zadaje pytanie, ale krakowski smog czasami bywa no, bardzo dokuczliwy, więc trenując sobie na takim rowerku w domu, no nie narażamy się, że tak powiem, na to niedobre powietrze. Więc to jest dodatkowy plus. Dziękuję bardzo. Dobrze, czy ktoś ma jeszcze pytanie? Pani Marta miała zawsze pytania. Ale dzisiaj nie ma, tak? Mama. Dzisiaj mnie zamurowało, tak. Dzisiaj pani nie ma. Ja jestem dzisiaj pod dużym wrażeniem, naprawdę pod dużym i od razu mi się wszystkie tęsknice włączyły, chętnie bym pochodziła z tymi kijami.
mogę powiedzieć, pogratulować, ma Pani idealne wyniki, także może Pani ćwiczyć wszystko, także super. Super, dziękuję bardzo. Dzięki. Proszę Państwa, czy może tak już, bo mamy minutę do końca, no jest to jedno z chyba 21 nasze spotkanie. Myślę, że będziemy to oczywiście kontynuować prawdopodobnie również na zasadzie webinariów, czyli na zasadzie spotkania online. Proszę w najbliższych dniach się zastanowić, ja może mogę oczywiście sam wymyślić jakiś temat, ale gdyby były jakieś ciekawe, palące tematy, to proszę do mnie napisać, ja postaram się jakoś przygotować albo zaprosić ciekawych gości. Także chciałem bardzo podziękować profesorowi Majcherowi, profesorowi Szygule, pani doktor Gradek, pani magister Czerwińskiej i panu Jakubowi DeLongowi. No naprawdę jesteście mistrzami świata. Dziękuję bardzo. Udało nam się w godzinę spotkać i omówić bardzo ważne rzeczy w dobie pandemii, ponieważ no nie tylko jesteśmy straszeni cały czas, ale no życie idzie do przodu i musimy w jakiś tam sposób na tych, nie wiem, 40, 50 czy 60 metrach, różnie mieszkamy, jakoś starać się ćwiczyć. I to jest bardzo ważne, żeby ta aktywność fizyczna była codzienna i systematyczna. To jest bardzo ważne. Także to... Wszystkim, bo naprawdę... Jacek, masz ostatnie bardzo słowo. Dziękujemy. Jacek, masz... Urbi et orbi, proszę bardzo. Proszę. Ja to tradycyjnie jako papież błogosławił wszystkich na kolejny miesiąc, myślę, że... Ale naprawdę się cieszę, że tak licznie jesteśmy, bo jest 28 osób, także naprawdę jesteśmy rekordowo dużo i to myślę, że taki no, fajny sposób, żeby się spotkać, zobaczyć. Od razu tutaj mamy... Ja się czuję naprawdę dzisiaj dobrze i mam nadzieję, że pozostałe osoby również będzie... To Jacek, opowiedz o swojej wycieczce rowerowej, bo widziałem na Facebooku, się chwaliłeś. Gdzie byłeś? Byłem opowiedz. Po dłuższej przerwie byłem właśnie na... Ja mam taki rower tak typu e-bike, także lekko wspomagany, dlatego też mogę trochę dać sobie większą możliwość jechania pod górkę. No i dojechałem prawie że na Turbacz, także się udało marzenie spełnić kolejne, bo też po tych 3 latach już pierwszy raz od tego czasu wjechałem na Turbacz, no i się cieszę bardzo z tego powodu, że to się udało. A propos Turbacza, proszę Państwa, no tak jak mówię, to nasze spotkanie marcowe przełożyliśmy na ostatni weekend czerwca. Ja liczę na to, że to się uda. Jeśli ktoś ma ochotę, są jeszcze miejsca. Będzie oczywiście pan profesor Szygula, będzie można porozmawiać na żywo z panem profesorem. Profesor Majcher może też dołączy. No zobaczymy. W każdym razie zapraszamy, są jeszcze wolne miejsca. Lotnisko jest czynne, wszystko funkcjonuje i będzie piękna pogoda, bo to jest najkrótsza... Pan Jerzy coś chciał powiedzieć. Jacku, musisz odblokować. Tak, okay. Pan Jerzy. To jeszcze pan Jerzy jest tutaj. O, jest. Okay. Jest pan Jerzy już, może. Jest. Proszę mówić. No, chciałem się zapisać na ten Turbacz. No, muszę sobie to tylko przez stronę fundacji. Zapraszam na wejście na stronę fundacji. Tam są szczegóły, zapisać się. Jest to możliwe cały czas. Bardzo dziękuję. Okej. No to cóż, ja też dziękuję za spotkanie miłe. No i do zobaczenia. No, ja bym wolał w realu jednak. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. No bardzo dziękujemy. Tak czy tak było bardzo, bardzo miło. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Miło was wszystkich widzieć. Dziękujemy wzajemnie. Dziękuję. Dobrego. Do zobaczenia. Do zobaczenia.